Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej i mam szybkie pytanie. Co jest nową walutą bogatych? Jedni odpowiedzą, że jest to Bitcoin, ale tutaj nie chodzi o Bitcoina. Inni powiedzą, że jest to czas. Czas na pewno jest walutą bogatych, ale jest też nowa waluta. Jest to sen. W świecie, gdzie deprawujemy sen, gdzie skracamy ten sen po to, żeby mieć więcej życia, żeby mieć więcej czasu dla rodziny, na pasję, wydaje się, że to jest dobre rozwiązanie. Niektórzy oczywiście od razu się oburzą, ale zanim napiszesz swoje zdanie w tym temacie, chciałbym, żebyś mnie po prostu wysłuchał. Więc tak, jeżeli poczytamy sobie historię milionerów czy miliarderów, to większość z nich powie, że wstaje bardzo szybko, na przykład wstają o 5 rano i śpią po 5-6 godzin. I to było ok jeszcze kilka lat temu, ale dzisiaj, widzisz, my siedzimy przed komputerem i jedna godzina snu dłużej to jest kilka godzin większej produktywności w ciągu dnia. Dlatego ja uważam, że nową walutą bogatych będzie sen. I na sen, na długi sen będą mogli sobie pozwolić ci, którzy faktycznie będą mieli większą ilość pieniędzy. I teraz tak, ja chodzę spać o 9:30 i wstawałem do tej pory o 5 rano, ale od jakiegoś czasu zacząłem robić pewne eksperymenty i nie wstaję już o 5 rano, ale wstaję o 6:30. Wydłużyłem swój sen o 1,5 godziny i zauważyłem ciekawą rzecz, że nigdy tak dobrze się nie wysypiałem. Po prostu zapomniałem, jak to jest być dobrze wyspany. Myślałem sobie, że te powiedzmy 6-7 godzin snu to jest naprawdę coś, co powoduje, że mam dużo energii. Ale w momencie, kiedy wydłużyłem swój sen o te 1,5 godziny, naraz okazało się, że nie potrzebuję kawy. Ja kiedyś piłem 7-8 kaw dziennie, ja uwielbiam smak kawy i zdarza mi się jeszcze czasami rano, jak wstanę, wypić tę kawę, ale ze względu na to, że uwielbiam smak kawy, ale w ciągu dnia nie piję kawy i mam tyle energii, jakbym po prostu cały czas dopiero co się obudził. To jest niesamowite, że po prostu jeżeli tak deprawujesz sen, to organizm się do tego przyzwyczai, do tych powiedzmy 7 godzin snu, ale jeżeli wydłużysz to na przykład do 8 godzin, do 9 godzin, to naraz okazuje się, potem już nie ma sensu, bo to już potem jest niezdrowe, ale naraz okazuje się, że naprawdę masz ogromną ilość energii i jeżeli pracujesz przed komputerem, to będziesz zdziwiony tym, ile masz energii. Zrób sobie mały test, nie wierz mi na słowo, tylko zrób sobie mały test i przez następne 2 tygodnie wydłuż swój sen o godzinę i zobaczysz, co się stanie po 3-4 dniach. Zobaczysz, jak się będziesz czuł i dopiero potem napisz mi swoją opinię w tym temacie. Ja mam dla Ciebie kilka informacji, które pozwolą Ci spać lepiej się wysypiać i mieć wyższy poziom energii, ponieważ to jest coś, z czym bardzo mocno ostatnio eksperymentuję. Więc tak, jedziemy z pierwszą rzeczą. Żeby w ogóle eksperymentować ze snem, trzeba mieć jakieś urządzenie, które będzie Ci dawało jakieś sygnały, które będzie dawało Ci dane i potem będziesz mógł ten sen optymalizować. Ja korzystam z takiego urządzenia, już go pokazywałem na tym kanale, jest to Oura Ring. Link do tego urządzenia znajdziecie pod tym nagraniem. To nie jest tanie urządzenie w granicach tam 300 powiedzmy euro, ale jest to coś, co naprawdę bardzo mocno zmienia podejście do snu. Zmieni też również podejście do alkoholu w Twoim wypadku, jeżeli go pijesz. I teraz, co to urządzenie mierzy? A bardzo wiele rzeczy, na przykład mierzy ilość oddechów, mierzy na przykład HRV, mierzy tętno, naprawdę mierzy mnóstwo różnych rzeczy, na przykład temperaturę ciała w czasie Twojego snu i potem, eksperymentując różnymi rzeczami, będziesz wiedział, czy wydłużasz sobie, czy polepszasz sobie jakość tego snu, czy raczej jest w drugą stronę. I jeżeli nie masz urządzenia, które pozwala Ci to śledzić, a wierz mi, że te opaski na rękę są słabym urządzeniem w porównaniu z tym, to de facto nie będziesz miał po prostu wiarygodnych danych. Bez takiego urządzenia Ci będzie bardzo i to bardzo ciężko po prostu cokolwiek zmienić. I teraz tak, co wpłynęło na to, że wysypiam się lepiej? Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, to jest to, że po prostu jem na 4 godziny przed snem. Nie na godzinę przed snem, nie na 2 godziny przed snem. To nie ma nic wspólnego z, nie wiem, z kompozycją ciała. To przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli jem na 4 godziny przed snem, to automatycznie w czasie snu mam po prostu niższą akcję serca. Mam niższą akcję serca i po prostu znacznie lepiej się wysypiam. Więc jeżeli Ty na przykład zjesz posiłek na godzinę przed snem, to tak naprawdę jak obudzisz się rano, ten posiłek nie został jeszcze całkowicie strawiony. I energia, która powinna być użyta do tego, żeby po prostu zapewnić Ci lepszy sen, jest używana do tego, żeby strawić ten posiłek. Więc jeżeli zaczniesz jeść 4 godziny przed snem, to naprawdę bardzo i to bardzo mocno to wpłynie
na jakość Twojego snu. Następną rzeczą, która bardzo mocno mi pomaga i wpływa na HRV, jest medytacja. Na kilka minut przed tym, zanim położę się do łóżka, staram się medytować. Tutaj nie chodzi o żadne powiązanie z religią, chodzi bardziej o to, żeby po prostu uspokoić się, żeby się wyciszyć, żeby zlikwidować stres, co oczywiście będzie po prostu wpływało na to, że będziesz się lepiej regenerował w czasie snu. I jak ja to robię? Ja mam taką aplikację na telefon, nazywa się Intu. Podłączam sobie słuchawki i włączam również w tle tak zwany biały szum, co powoduje, że znacznie łatwiej jest zasnąć. I zauważyłem, że odkąd zacząłem medytować przed samym snem, automatycznie rośnie mi tak zwany HRV, co oznacza, że się znacznie lepiej regeneruje w czasie snu. Więc jest to kolejna rzecz, która spowodowała, że ten sen jest znacznie lepszy. Następna rzecz, która wpłynie na Twój sen, to jest nieprzyjmowanie płynów przed samym snem. Czyli jeżeli idziesz spać, tak jak ja na przykład o 9:30, to staraj się już od 7:00 nic nie pić. Chodzi o to, żebyś się w nocy nie wybudzał i nie chodził na siku. Więc jeżeli nie będziesz pił na te parę godzin przed snem, tak naprawdę nic się nie stanie, a automatycznie po prostu nie będziesz się w nocy przebudzał i nie będziesz musiał iść do toalety. Kolejnym elementem jest temperatura Twojego ciała. Im niższa temperatura ciała w czasie snu, tym lepiej będziesz spał. I teraz jak to możesz zrobić? Oczywiście w lato możesz stosować klimatyzator. W zimę możesz po prostu otworzyć okno, dobrze przewietrzyć sypialnię. Ale to, co Ci również polecam, to jest takie urządzenie, które nazywa się BedJet. I niestety te urządzenie jest do zakupu tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli mieszkasz w Stanach lub w Kanadzie, możesz sobie go kupić. Ja rozmawiałem z supportem BedJetu i powiedzieli mi, że od nowego roku będzie możliwość kupienia tego urządzenia i sprowadzenia go do Europy. Widzisz, co daje to urządzenie? To urządzenie powoduje, że jesteś w stanie obniżyć temperaturę swojego ciała i znacznie lepiej się wysypiać. To jest takie urządzenie, które wdmuchuje zimne powietrze pod Twoją kołdrę albo ewentualnie, jeżeli kupujesz od nich kołdrę, to do kołdry, co powoduje, że temperatura Twojego ciała, nadmiar tej temperatury jest po prostu niwelowany. I dzięki temu będziesz znacznie lepiej spał, znacznie głębiej. Powiem szczerze, nie testowałem jeszcze tego urządzenia i jak przyjdzie, to go będę testował, wtedy dam Wam jakąś racjonalną recenzję, ale z tego, co czytałem i oglądałem w internecie, to jest to naprawdę urządzenie, które wiele potrafi zmienić. Następnym elementem jest higiena snu. Zanim pójdziesz spać, weź prysznic, umyj zęby. Chodzi o to, żebyś przygotował się do snu i sam taki gorący prysznic spowoduje, że będziesz się lepiej czuł, będziesz bardziej rozluźniony, co oczywiście spowoduje, że będziesz szybciej zasypiał, będziesz spał głębiej. Więc to jest taka rzecz, którą na pewno warto zastosować. Następnym elementem jest Twoja kolacja. I tutaj są zdania podzielone. Niektórzy mówią, że najlepsze są białka przed snem, inni powiedzą, że tłuszcz. Ja uważam, że jedni i drudzy się mylą. Jeżeli chcesz, to spróbuj bardzo prostą rzecz, najedz się węglowodanów przed snem. Ja mówię tutaj oczywiście na 4 godziny przed snem, najedz się węglowodanów przed snem. To oczywiście będzie powodowało, że będziesz bardziej senny i szybciej po prostu zaśniesz. Dodatkowo polecam Ci zjeść na przykład 1 lub 2 kiwi przed snem, to na pewno pomoże Ci zasnąć. Następnym elementem jest blokowanie niebieskiego światła, które Cię rozbudza. Czyli na przykład, jeżeli wieczorem lubisz sobie zobaczyć jakiś film w telewizji albo jakiś serial, to dobrze by było włączyć tak zwany night shift. Ja nie wiem, jak to wygląda na Windowsie, ale na Macintoshu jest tak zwany Night Shift. Włączasz ten tryb i on wtedy blokuje Ci te niebieskie światło. Można też kupić specjalne okulary. Ja takie okulary zamówiłem na Amazonie, przyjdą już niebawem i zobaczę, czy lepsze są te okulary, czy lepszy jest Night Shift. Albo po prostu będę stosował jedno i drugie. Więc będę w tym temacie eksperymentował. Od jakiegoś czasu oglądam wszystko w trybie Night Shift i na pewno to wpływa na sen. Ten sen po prostu jest znacznie lepszy, bo te niebieskie światło nas rozbudza. No jeżeli mówimy już o oświetleniu, to sypialnia powinna być oświetlona raczej delikatnymi światłami, na przykład świecami albo jakąś lampką, ale przede wszystkim nie używaj światła, które jest jasne albo na przykład zimne. Dobrze by było stosować takie stare żarówki, które dają takie po prostu ciepłe światło, przytłamszone, a najlepiej jest używać świec albo na przykład kominka. W tym momencie po prostu będziesz znacznie lepiej spał. Kolejnym elementem są zatyczki do uszów. Mówiłem Wam o tym, że ja znalazłem takie zatyczki, w których można spać, w których śpi się dobrze, które nie wchodzą do kanału słuchowego. Są to zatyczki do pływaków. Postaram się wrzucić nazwę w opisie tego filmu, więc sobie tam po prostu możesz zajrzeć i będziesz tam miał właśnie te zatyczki. W tych zatyczkach będzie Ci się znacznie lepiej spało.
Szczególnie jeżeli śpisz z partnerem, a partner na przykład lubi wieczorem jeszcze oglądać film, a ty idziesz po prostu już spać, tak jak moja żona, nie? Moja żona tam po prostu jest takim nocnym markiem, ona woli jeszcze jakiś film zobaczyć albo jakąś książkę przeczytać, a żeby mnie nie rozpraszać, to ja po prostu stosuję te zatyczki i znacznie lepiej mi się śpi. Szczególnie też to jest polecane osobom, które śpią blisko jakiejś ulicy. Ja na szczęście jestem tutaj u siebie na wsi i daleko mi do głównej drogi, więc jest tu bardzo cicho, ale jeżeli śpisz w jakimś dużym mieście, a masz słabo ściany wygłuszone albo słabe okna, to w tym momencie takie zatyczki są niemalże obowiązkowe. Następnym elementem jest stosowanie rolet lub zasłon. Widzisz, ja kiedyś mieszkałem w dużym mieście, czasy kiedy jeszcze studiowałem i bardzo blisko okna była latarnia. Nie mogłem przez to długo spać i musiałem cały czas kombinować z tym, żeby po prostu mi ta latarnia nie świeciła prosto do oczu. Jeżeli masz taką sytuację, dobrze by było zastosować jakieś rolety albo przynajmniej jakieś zasłony, żeby pokój był naprawdę chłodny i ciemny, co spowoduje, że twój sen będzie znacznie lepszy. To jest tak samo jak z wszystkim. Są pewne elementy drobne i jeżeli zaczniesz je dokładać, to zauważysz, że z nocy na noc ten sen będzie znacznie lepszy, a ty będziesz bardziej zregenerowany, wypoczęty, będziesz miał więcej energii, a przez to też zarobisz więcej pieniędzy. No i przejdźmy teraz do używek. Jeżeli kiedykolwiek zastosujesz Oura Ring, inaczej spojrzysz na alkohol. Zobaczysz, jak alkohol niszczy i deprawuje sen. Nawet jedno piwo przed snem może naprawdę wpłynąć na twój sen. Ja zawsze uważałem, że no wypiję sobie piwko czy dwa, to będzie mi się lepiej spało. I dopiero takie małe urządzenie pokazało mi, co się dzieje ze mną w nocy, kiedy właśnie nawet niewielką ilość alkoholu spożyję. Automatycznie rośnie ci ilość oddechów, automatycznie przyspiesza ci akcja serca, spada ci HRV i rano jesteś w dużo gorszej formie, niż gdybyś po prostu w ogóle ani tego jednego piwa nie wypił. Więc dopiero zastosowanie takiego urządzenia po prostu pokaże ci, co się dzieje z twoim organizmem w czasie snu. Dodatkowo twój tak zwany głęboki sen jest znacznie gorszy, jeżeli stosujesz jakiekolwiek używki. Polecam ci w ogóle przestać pić. Polecam ci również nie stosować takich używek jak kawa, kofeina. Ja, tak jak mówiłem, piłem bardzo dużo kawy, piłem po 7-8 kaw na dzień, teraz piję jedną z samego rana, ale też powoli od tego odchodzę. No, lubię smak kawy, nie chcę sobie też tego odmawiać, ale powoli też od tego odchodzę, ponieważ zauważyłem, że wcale większa ilość kawy nie powoduje, że masz więcej energii. To działa bardzo krótko, to działa na pół godziny. Wypijesz kawę i przez pół godziny masz więcej energii, ale potem ta energia spada i czujesz się jeszcze gorzej. Wyeliminuj używki, wyeliminuj alkohol, a ten sen będzie znacznie lepszy. No i następnym elementem jest twoja aktywność. I tutaj nie chodzi o to, żebyś od razu poszedł na siłownię, żebyś, nie wiem, uprawiał crossfit i tego typu rzeczy, choć jak najbardziej tego zachęcam, ale przede wszystkim zrób bardzo prostą rzecz. Staraj się nabijać codziennie 10 tysięcy kroków, czyli po prostu godzinka, półtorej godzinki takiego spaceru codziennie spowoduje, że nabijesz te 10 tysięcy kroków. Organizm ci za to podziękuje, bo spalisz trochę kalorii, a przede wszystkim będziesz się czuł znacznie lepiej i to wszystko, te wszystkie elementy, które tutaj dzisiaj omówiłem, najlepiej ze sobą połączyć, co sprawi, że ten sen będzie znacznie lepszy, znacznie głębszy, a dzięki temu będziesz bardziej produktywny, efektywny i też zarobisz więcej pieniędzy. Bo tutaj nie chodzi tylko o to, żeby na siłę wydłużać sen, ale żeby mieć jakieś korzyści z tego, że po prostu jesteś bardziej wyspany. Przede wszystkim będziesz lepiej się czuł, będziesz miał niższe ciśnienie, niższą akcję serca, będziesz dłużej żył, no i będziesz bardziej produktywny. Pamiętaj, jedna godzina dodatkowego snu to jest kilka godzin bardziej produktywnego dnia. Więc mam nadzieję, że ten materiał ci się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę cię o subskrypcję, łapkę w górę, a teraz zobacz moje poprzednie materiały. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.